Witam serdecznie wszystkich pasjonatów wieczorową porą. Za tydzień planuję zrobić karkówkę z grilla. Więc co ja dzisiaj robię w kuchni? Przygotowuję się. Karkówkę robił chyba każdy, kto jest pasjonatem grillowania. I to pewnie na wiele, wiele różnych sposobów. A taki cały kawałek w jednym robiliście? Jeżeli tak, to fajnie. Jeżeli nie, to zobaczcie, jak to można zrobić. 1,5 kg. Tyle ta karkóweczka ma. Trzeba poszukać taką, która byłaby mięciutka, wiotka. Jeżeli gdzieś, bo tak na karkówce potrafi być jakieś twardsze elementy, to należy je pościnać, żeby potem taka pręga jakaś twardsza tutaj do konsumpcji nie trafiła. Ale to wystarczy dłońmi posprawdzać i szybko się to wyczuje. Przede wszystkim najważniejsze jest to właśnie, że to powinno być nie sztywne, a wiotkie. U mnie się całkiem chuda, tak nieźle, czy nie za dużo poprzerastana, ale ewidentnie widać, że jednak przerastanie jest. Także karkóweczka porządna, ładna, wybrana, wyselekcjonowana. I co teraz? Przyprawię, natrę przyprawami, zapakuję próżniowo, zostawię właśnie na tydzień w lodówce. Co dziennie będę ten pakiet obracał po to, żeby się te ewentualne soki w jakiejś tam małej ilości się wydzielą, żeby to mięsko obmywały, spływały z góry na dół podczas każdego obracania. Przyprawy. Sól zwykła. U mnie jest to akurat sól różowa, kłodawska różowa. Taką miałem pod ręką. Sól niejodowaną, więc ją użyłem. Aczkolwiek może być też jodowana. Chodzi o to, żeby nie była pepująca. Pozostałe przyprawy. Sól już tutaj wsypuję. A, ile? 30-35 gramów na ten kawałek. Czyli to jest 1,5 kg. Pozostałe przyprawy. Łyżeczka czarnego pieprzu, łyżeczka mielonego czosnku i teraz już mniejsze porcje, po pół łyżeczki majeranek, rozmaryn, tymianek i kolendra. Też to wsypuję tutaj. Po zakończeniu okresu peklowania delikatnie to pod bieżącą wodą opłuczę. Nie będę tam jakoś szczególnie tego pucował i mył, ale raczej większość przypraw zostanie zmyta. Także sól też powinna, przynajmniej z tych powierzchniowych warstw, obmyta zostać. Całość nie powinna być zasłona. Jeszcze mięsko przed włożeniem do worka z folii moletowanej owinę w oleju spożywczą po to, żeby tą wilgość, która jest na mięsku, zatrzymać w tym pierwotnym opakowaniu, bo ona czasami podczas odsysania zatyka pory folii moletowanej i odsysanie nie jest doskonałe. Więc lepiej to wcześniej zapakować, jeżeli mięsko jest tak wilgotne, jak te, które ja mam tu przed sobą. Nacieram, pakuję i widzimy się za tydzień. Minął tydzień, czas przygotować sprzęt do grillowania. Popiół wyczyszczony, świeży węgiel. Trochę ognia.
już się będzie rozgrzewał. Pakiet świeżo z lodówki wyjęty, ciągle próżnia w środku, czyli pod tym względem jest dobrze, ale i tak rozpakować muszę, powąchać, czy na pewno wszystko pięknie pachnie i opłukać pod bieżącą wodą. A potem już będę się udawał w stronę grilla, który się właśnie rozgrzewa. Fantastycznie pachnie, czyli jest bardzo dobrze. No przecież to można byłoby na surowo jeść. Tak cudownie pachnie. Delikatnie opłuczę i udaję się na górę. Na taras. Grill się już rozpalił, czas podnieść w nim temperaturę. Otwieram otwory dolotowe i wylotowe. Cel 150-170 stopni. Wkładam osłonę termiczną. Zabezpieczam ją folią po to, żeby tłuszcz nie palił się na ceramice. Ruszt stosowany zwykle do żeberek, tu też się doskonale nada. Zainstaluję też termometr, żeby dokładnie wiedzieć, jaka temperatura jest w środku mięsa. I kiedy kończyć grillowanie, żeby mięso było soczyste. Teraz przymykam trochę otwory. Mięso na początku ma 8 stopni. To było schłodzone. Temperatura 150 na grillu. I w tych okolicach będę się trzymał. Czas na relaks. Domowe piwko pszeniczne. Pogoda piękna. Aromat grillowania. Cóż może być lepszego? Obracam mniej więcej co 15 minut. A temperatura mięsa powoli rośnie. Kolejne obrócenie już zaczyna ładnie wyglądać. I coraz cieplej będzie. Temperatura w środku mięsa osiągnęła już swoje minimum. Już wiem, że mogę powoli kończyć. Teraz tylko podpiec powierzchnię. Zajmie to jeszcze kilka minut. Prawda, że się nie wygląda? Piękna pogoda dopisuje. Już tam wszystko jest gotowe. Temperatura właściwa. Czas wyjąć termometr, wyciągnąć na talerzek, pokroić. Pachnie także. Za chwilę powiem, jak smakuje.
to wygląda. Ojejku. Muszę spróbować. Chociaż kawałek. Nie wiem, czy tu lepiej nie widać. Według mnie pachnie dobrze. Mam nadzieję, że gościom też zasmakuje. Gorąco. Ale według mnie bardzo dobre. No. Aż tłuszcz po palcach cieknie. Teraz czas na malutką biesiadę, na odrobinę napojów chłodzących albo rozgrzewających, jak to woli. Zapraszam serdecznie. Na następne odcinki zapraszam do subskrybowania kanału. A jak klikniecie w ten dzwoneczek, który jest tam pod filmem, będziecie otrzymywać powiadomienia o kolejnych odcinkach, na które bardzo serdecznie zapraszam. Do zobaczenia. Hej! Na koniec zapraszam wszystkich do mojego sklepu, w którym znajdziecie takie rzeczy jak wędzarnie, jak szynkowary, jak sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, wiele innych tematycznych rzeczy dla pasjonatów wyrobów domowych oraz tematyczne koszulki. Co ważne, żadna z nich nie jest produkowana w ilości większej niż 300 sztuk, więc to są unikaty. Zapraszam serdecznie.